Witam Was w kolejnym odcinku, gdzie będziemy sobie kończyć moją altanę ogrodową. Ja sobie właśnie pod nią przechodzę. Jeszcze Wam tylko pokażę tutaj rzut, jak to wygląda. A dzisiaj zajmiemy się inną sprawą. Trzema słupami, które będą tutaj pod budynkiem, o których już wcześniej mówiłem. 1, 2, 3. I one będą tutaj podpierały tę całą konstrukcję, żeby to nie daj Boże gdzieś tutaj nie runęło w przyszłości, jak mi się umyśli, załóżmy, na górze jakieś tarasy robić. Także to tak dla wzmocnienia. To co? Kopiemy i betonujemy. Jeszcze tylko ostateczny rzut na te słupy. Przed betonowaniem pokażę Wam, jak te kotwy tutaj sobie siedzą. Właśnie tak. I to wszystko wejdzie sobie ładnie w beton. Jeszcze tuż przed betonowaniem udało mi się nabyć te śruby. Nakładki już miałem w sumie. I tak to wygląda. To się wszystko ładnie oprze na tej stopie betonowej, która tutaj za chwilę będzie wylana. No i elegancko zabetonowane. A kolejnym etapem będzie zrobienie podbitki na tej całej konstrukcji, ale przed podbitką jeszcze muszę sobie wyprowadzić pewne peszle, puszki przykręcić, żeby się nie zablokować. Ale jest jeszcze jedna sprawa, którą chciałem załatwić przed rozpoczęciem tego całego daszku. Mianowicie chciałem wkopać sobie roślinę, którą kupiłem dawno, dawno temu już, jakieś 2 miesiące temu. I ona właśnie będzie tutaj się pieła po tej konstrukcji i za chwilę Wam ją pokażę. A jest nią milin amerykański, takie oto pnącze, które będzie miało bardzo ładne kwiaty i będzie pięknie zdobić mi tę pergolę. Właśnie tutaj z Filipem sobie kopiemy tę dziurę i ładujemy. Kopię. Ładuję Ci teraz na tą taczkę właśnie. Trzymaj ją. Troszeczkę dostaniesz i odjedziesz. O, słuchaj, musisz mi tym odjechać, wiesz? Roślina już jest i za chwilę Wam pokażę, jak już będzie wkopana. Tu oczywiście będą jeszcze takie poprzeczki bardzo fajne, po których ona się będzie pieła, ale to później. A tak po posadzeniu. Teraz przyszedł czas na przeciągnięcie tego peszla przez te otwory, które zrobiłem wcześniej. I peszle sobie już wiszą, a teraz puszki. Jeszcze przed rozpoczęciem tych wszystkich robót chciałbym zrobić jedną rzecz, mianowicie przeciągnąć kable przez te wszystkie peszle, bo później jak może być podbitka, to mogę gdzieś tu się zaklinować po prostu, może gdzieś być ciasno na te kable, także to jeszcze zrobię. Rozebraliśmy już dachówkę, dzisiaj pomaga mi mój tata. To już teraz na tym etapie są takie roboty, że muszą być dwie osoby, ponieważ jedna musi podawać materiał, druga musi tutaj gdzieś go przybijać. No jedna osoba strasznie by się tutaj męczyła. I teraz tak, mamy rozebraną dachówkę i będziemy chcieli tutaj podbitką dojechać do tego dachu. A później po prostu dalej zobaczymy, jak tu się to wszystko będzie kształtować. Jak mówiłem we wcześniejszych vlogach, trzeba będzie tutaj zrobić taką obróbkę blacharską, jak również tymi łatami tutaj dojechać do tego wszystkiego i dachówką również. Ale jeszcze na samym początku trzeba będzie się tutaj przewiercić i przedostać tym peszlem do tego głównego, który wychodzi z budynku. Teraz będziemy sobie wkładać właśnie kable w te peszle, które tutaj nam wystają. No i słuchajcie, mieliśmy tutaj trochę taki mały problem, żeby przeciągnąć ten kabel, ponieważ tutaj właśnie tworzą się takie wąskie gardła na łączeniu tych krokiew z belką i trzeba było tutaj nawet jedną podnieść, bo byśmy inaczej nie przeszli z tym kablem. Montujemy teraz pierwszą puszkę, taką mniejszą. Ta główna będzie w tym miejscu i będą dwie takie po bokach, mniejsze. Chodzi o to, żeby po prostu tymi kablami wrócić z powrotem do tej głównej. Ale tutaj już Wam teraz pokażę, jak to zostanie zrobione. Tutaj, jak widzicie, można było wejść sobie bokiem do tej puszki, a tego głównego peszla w zasadzie nie naruszyliśmy. No i tak to właśnie wygląda. Chwycimy, żeby się nie rozsunęły. O, to taki stary ponoć myk, żeby te kable się tutaj nie rozwiązały, nie rozkręciły, nie popuściły. I to wszystko teraz do kostki. No, żeby nam się zmieściła ta kostka, to ją przecinamy na pół, bo jednak w tej puszce jest mało miejsca. Z boku dane.
O. Zakładamy dekiel i gotowe. Mucha nie wejdzie. O, fajnie weszło. Oczywiście wcześniej sobie jeszcze... Nie, została dokręcona? Nie. Ale w środku była. A w środku była przykręcona ta puszka, tak jest. Tutaj na zewnątrz już nie dało rady tego łapnąć, bo ten peszel przeszkadza. I tak to wygląda na gotowo. Wszystko bardzo sztywne, odizolowane. Żadna wilgoć tutaj nie wejdzie. I tutaj jeszcze tylko dodam, że do tych lampek jest przewód 2x1 doprowadzony. I osobnym będziemy tutaj łączyć już w kolejnej. A tymczasem przestawimy sobie rusztowanie, żeby pójść tutaj dalej. Tak wygląda mniej więcej gniazdko oraz włącznik. Oczywiście to na razie jest wszystko rozebrane. I tutaj będzie przewód pociągnięty na górę. Na górze to się tutaj wszystko ładnie zejdzie. Na razie tak to wygląda. A teraz będzie akcja, bo mamy całkiem długi odcinek kabla do przeciągnięcia. I musimy go przez ten peszel przeciągnąć. Ja idę na górę i ciągniemy. Udało się przeciągnąć bez zbędnych tutaj problemów. Najgorzej jak kabel wchodzi właśnie między tutaj te łączenia, bo tam jest pod krokwią właśnie wyfrezowane. Tutaj ma największy opór. Za chwilę będziemy łączyć to, co tutaj jest. Elektryka tutaj na tym etapie dobiega końca. Ja Wam teraz jeszcze pokrótce opowiem, jakie tu będą lampki, jak to wszystko będzie tutaj zasilone. Więc tak, będą lampki dekoracyjne, 6 sztuk, tam na końcu krokwi. I one po prostu będą miały jeden wyłącznik tam na dole. Przez co musieliśmy zrobić też powrót tutaj do tej puszki i to wszystko tutaj połączyć. Kolejne lampy, jakie będą, to będą tutaj gdzieś takie zwisające nad stoliczkiem, więc tu też musi być obwód, który też idzie tam do włącznika i też musi być zrobiony powrót. Te lampki, które były tutaj, które będą tutaj, były łączone właśnie w tamtej puszce i od tej puszki szedł kabel do tej puszki. Tak samo było w przypadku tutaj tych lampek i to szło tutaj do tej puszki. To wszystko było tutaj połączone z tym głównym kablem zasilającym. I to wszystko właśnie jest tutaj połączone. Tu są wyprowadzone przewody do wyłącznika i do gniazdka, które będzie na dole. I zabawy tutaj z elektryką dobiegają końca. Zamykamy teraz wszystko i za chwilę będziemy robić podbitkę. Oczywiście tam został wyprowadzony kabel na światło i na wyłącznik. I poza tym jeszcze tutaj sobie wyprowadziliśmy na żyrandol, który będzie w przyszłości tutaj nad stoliczkiem zwisał. A tak sytuacja wygląda z dołu. Tu oczywiście będzie jeszcze taka rynienka, która to wszystko ładnie zamaskuje. Muszę ją tylko jeszcze kupić. I tutaj sobie wyprowadziłem wszystkie właśnie końcówki. Musimy jeszcze podłączyć wszystko tutaj w budynku, bo to wszystko się tutaj zbiega właśnie w tej puszce. No i teraz przyszedł czas na sprawdzenie tego wszystkiego. Każdy obwód sprawdzamy. Ja gaszę. Zapalę, jest zapalone ekstra. To jest pierwszy, tak? Pierwszy będzie tu, dobra, to drugi będzie tu. I teraz sobie sprawdzamy tutaj, ten drugi. Dobra. Świeci. Został, nie wchodzi. Dobra. Po kolei. Świeci. Ta strona sprawdzona. I tam pewnie też. Teraz tylko dach robić, żeby przykrywać. Tak jest. Ostatnia z tej strony. Zobaczymy. O. To znaczy się, że elektrykę mamy skończoną. I teraz właśnie sobie przystąpimy do zrobienia tej podbitki. Ja już, słuchajcie, jestem na tym daszku i wygląda to właśnie tak. Teraz właśnie wcinamy się, że tak powiem, tutaj w ten cały dach z tą konstrukcją. Dlatego trzeba było tutaj łatę wyciąć i zrobić taką, otóż, operację.
Teraz ja idę dociąć te skrawki tutaj, mniej więcej na 60 cm, a tata tutaj dotnie jeszcze z długości 2 cm, bo troszeczkę poza wymiar wychodzimy z tą całą podbitką. Także wykończeniówka, wieczór idzie, ale mam nadzieję, że uda nam się jeszcze to pościelić taką szmatą paroizolacyjną, żeby to nam nie zamokło, bo dzisiaj w nocy ponoć ma padać. Jeszcze tylko widok od spodu i lecę dociąć te kawałki. W dzisiejszym dniu roboty powoli dobiegają końca. Tata tam już kończy, a ja tutaj sobie już organizuję szmatę, która tutaj będzie na to wszystko rzucona, ale widzę, że już nie starczy. No to będzie problem, bo trzeba będzie tutaj chyba sztukować to. No, także jeszcze ta robótka i koniec. No już dechy skończone, a ja pokusiłem się o to, żeby przynieść inną membranę paroizolacyjną. Zrobimy to porządnie, nie w kawałkach. Nie będziemy nic sztukować i łapniemy to po prostu takerem. Tu sobie ustawiliśmy 2 cm od ranta. Następnie drugą sobie założymy, bo tam nam nie starczyło.